Hej kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym vlogmasie na tym kanale. Dzisiaj mamy czwartek, ja sobie wstałam, ogarnęłam się, zjadłam śniadanko, wyszłam na spacer z Lunką i słuchajcie, teraz się szykuję z racji, że będziemy jechać do galerii, ponieważ tak, w poniedziałek razem z dziewczynami ze studiów robimy sobie taką, powiedzmy, wigilię, coś w tym stylu. Mamy też do zrobienia projekt na studia, który jest na 2 stycznia, ale wiadomo, ja później wyjeżdżam na święta, no a później po świętach, a przed Sylwestrem, no nie będzie po prostu na to czasu, więc stwierdziłyśmy, że umówimy się dużo wcześniej. No i właśnie w poniedziałek spotykamy się zrobić projekt na studia zaliczeniowy. No i oprócz tego robimy sobie taką wigilię. Każda przychodzi, przynosi coś do zjedzenia. No i zrobiłyśmy losowanie i losowałyśmy osoby, którym kupujemy prezent. Jeżeli oglądaliście poprzedniego vlogmasa, to wiecie, że w poprzednim vlogmasie wyglądało to tak, że kupowałyśmy sobie świeczki do 100 zł, a w tym roku postawiłyśmy na świąteczne sweterki. No i ja dzisiaj właśnie jadę na zakupy, żeby poszukać świątecznych sweterków. Nie wiem, czy powiem dziewczynom, że żeby tego nie oglądały, tych vlogmasów, jeżeli któreś z nich ogląda, to powiem, żeby nie oglądały. Okej, kochani, a więc bierzemy się za otwieranie kalendarzy adwentowych. Jak widzicie, ja już jestem ogarnięta, przygotowana do wyjścia, także otwieramy kalendarze i lecimy. Zaczniemy od 13 i 14 okienka z kalendarza z Only Bio i 13 mamy tutaj. Mam akurat ochotę na coś słodkiego. Okej, ale się nie najem. Z racji, że mamy tutaj znowu WW. Kurde, oni tutaj się chyba tak najbardziej skupili na tym WW. I to jeszcze w gorzkiej czekoladzie. Na minus, zjem to i tak, ale wolałabym coś innego. I jeszcze otwieramy 14 okienko i to jest po tej stronie z kosmetykami do włosów. Tutaj, uwaga, jakiś duży produkt. Okej, mamy tutaj płyn do kąpieli, okej, czyli nie do włosów, tylko do ciała. Jest to płyn do kąpieli inspirowany zapachem ptasiego mleczka, łagodne mycie. Tak się prezentuje ten produkt. Okej, powąchajmy go sobie. Okej, jak na żel pod prysznic pachnie przepięknie. Ja chcę tak pachnieć. Ja chcę tak pachnieć. Mam nadzieję, że tak będę pachnieć po tym, jak tego użyję. Także od razu postawię to pod prysznicem i już dzisiaj to przetestuję. No pachnie niesamowicie. To akurat pachnie ptasim mleczkiem, naprawdę. Mojemu bratu się spodoba, ale dobra, skoro tam nie mieliśmy nic fajnego, słodkiego, to w takim razie otwieram kalendarz z Milki i tutaj dwie czekoladki sobie zaraz strążolimy. I mamy tutaj prezencik. I 14. Śnieżynka. Ale. Herbatki, uwaga, uwaga. O smaku green tea. Okej, czyli ponownie green tea, fajnie. Ja lubię zieloną herbatę, także mi to pasuje. I jeszcze 13. O! Black tea. To znowu tą samą identyczną, jak była w pierwszym okienku. Tą Ceylon Black tea. No! Już wam kilka razy mówiłam, że jestem troszkę zawiedziona tym kalendarzem. Jak miałam jakieś inne kalendarze z herbatką, to były zdecydowanie lepsze. Może w przyszłym roku ogarnę jakąś lepszą i może na przykład jeszcze z kawką, bo ja teraz jestem kawuszką. Piję kawę no praktycznie codziennie, nawet czasem 2 razy dziennie, także no lubię kawę. Kiedyś nie lubiłam, teraz już lubię. I ostatni, najpiękniejszy kalendarz, czyli z Bourjois. O Jezus, okej, dobra, okej, już na starcie mamy 13 o tutaj. I cóż tym razem się tutaj będzie kryło? Okej, znowu ryzykowny produkt, czyli korektor, czyli coś, co nie pasuje dla każdego. Spoko, ten jest w odcieniu wanila. Pewnie i tak dają takie najbardziej, powiedzmy, optymalne opcje i tak dalej. Ale no mimo wszystko moim zdaniem ryzykowne, tym bardziej, że wiecie, no na świecie nie ma tylko białych osób, tylko są też osoby czarnoskóre i jakby chciały kupić sobie taki kalendarz, no to trochę lipa, no mi by było przykro. No ale co, jasny korektor, może pod oczy będzie, spoko, zobaczymy, będę testować. I teraz 14, pewnie będzie tutaj niżej, nie. Wracamy jednak tutaj, na górę, okej. O, jest, dobra, taka malutka tutaj się ukryła. Wygląda jakby to był znowu kredka jakaś, ale spójrzmy. Dobra. Jest to eyeliner. O Jezus, już się pobrudziłam. Ej, wiecie co, ja mam jakiegoś pecha do tych kosmetyków z Bourjois. Znowu się od razu pobrudziłam. Mamy tutaj kredkę w takim, no powiem wam, odważnym kolorze, z racji, że jest ona niebieska. Były wszystkie kalendarze adwentowe. Tutaj ponownie podsumowanie łupów i my już się zbieramy i jedziemy do
Galerii. Okej, kochani, a więc pierwszym sklepem, do którego się udałam, był House i można było tam naprawdę znaleźć całkiem sporo świątecznych rzeczy, na przykład taki termofor za 40 zł, sporo swetrów, różnych bluz. W ogóle nie wiem, co się teraz dzieje, że jeżeli są jakieś swetry bądź bluzy świąteczne w sieciówkach, to są one z motywem bajkowym, na przykład mamy Stitcha albo takiego super Shreka. Następnie znalazłam taki sweterek i tutaj nad nim się zastanawiałam, że może czy go wziąć, ale był niestety tylko rozmiar XS, więc z niego zrezygnowałam. Bluza z takim misiem i tutaj taki bardziej ugly Christmas sweater, nie taki ładny. No i to były sweterki, które mi się spodobały w sumie No najbardziej. zobaczcie, mega, mega ładny, bardzo podoba mi się ten motyw i kolorystyka, w ogóle super. Było też sporo rzeczy z Grinchem oraz takie bluzy, tak to mówią na TikToku, tak jakby onesie, coś w tym stylu do spania albo do chodzenia po domu. Kolekcja męska też była naprawdę spoko, sweterków męskich było dużo, bardzo fajnych, jeść z piernikami, w ogóle były też bielizna, były skarpetki, majtki, generalnie no spory wybór. Na męskim było dużo więcej rzeczy i takie fajne zimowe sweterki, na przykład na wyjazd na narty, mega. Jeżeli macie chłopów, zaopatrzcie się ich w jakieś takie fajne koszulki, sweterki i bluzy świąteczne, bo to jest mega cute. O, i tutaj takie jeszcze skarpetki bardzo fajne, dwie pary za 40 zł. Kolejnym sklepem był Sinsay i moim zdaniem to jest super sklep, jeżeli macie na przykład mikołajki klasowe i macie bardzo mały budżet, to tam można znaleźć fajne rzeczy właśnie w niskich cenach i też siatki, jeżeli szukacie fajnych, ciekawych właśnie siatek, no woreczków po prostu na prezent, worków papierowych, toreb, to na przykład ta mega mi się spodobała, bo ona miała taki przesypujący się brokut w środku, pełno swetrów, pełno jakichś zeszytów, okularów, no naprawdę to jest fajny sklep na świąteczne takie upominki, też fajna biżuteria, tutaj na przykład kolczyki jakieś świąteczne i tak dalej. Także możecie znaleźć coś dla swojej koleżanki, właśnie na mikołajki klasowe, czy też jakieś firmowe. No nie mam pojęcia, ale myślę, że znajdziecie sporo ciekawych, kreatywnych pomysłów właśnie świątecznych. Tak jak mówiłam, toreb też jest bardzo dużo ładnych. Także to zdecydowanie warto tam kupić, bo mniej więcej cenowo to tak po 6-5 zł. Następnie udałam się do Nanunana i to też jest sklep naprawdę z pierdołami. Mam po prostu wszystko, co sobie wymarzycie. Jest tutaj na przykład taka świąteczna czapka, która się świeci. Nie potrafiłam jej niestety odpalić, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że się świeci. Jakieś różne ozdóbki zrobione z wosku, takie na stolik, bombki, takie w ogóle malutkie. Jeżeli ktoś ma w domu taką malutką choinkę, to taki zestaw bombek w różnych kolorach za 19,99. Tutaj też takie domki. Jeszcze nie jest za późno, żeby udekorować swój dom na święta, czy też po prostu na zimę. I jest pełno takich teraz bardzo trendy, bo te domki są mega teraz popularne. Świecący, które właśnie się odpala i one tak pięknie dodają takiego uroku w domu, także zdecydowanie się zaopatrzcie, były różne rozmiary, piękne kubki na grzańce i jeszcze można właśnie z pierwszą literą imienia. Moim zdaniem wygląda to mega słodko i taki personalizowany prezent właśnie na jakąś wigilię, moim zdaniem kozak. Też jakieś świąteczne kubki kolejne, jakieś mikołajki i tak dalej. Także naprawdę, jeżeli szukacie takich fajnych rzeczy, to są sklepy, do których warto się udać. Taki kubek za 19,99. Tutaj gorąca czekolada, którą uwielbiam, taka na patyku, wsadzacie do gorącego mleka, pyszna. Też jakieś ciekawe słodycze, świąteczne, nieświąteczne, takie popakowane od razu prezentowo. Naprawdę teraz można zrobić super prezenty i się wcale tak nie wysilać. Następnie poszłam do Kropa, ale tam było mocno średnio. Miałam wrażenie, że to albo jakaś końcówka, albo no, nie postarali się. Było kilka sweterków, ale najbardziej moją uwagę zwróciła ta poduszka pieróg. Zarąbista. Było też kilka skarpetek, kilka koszulek. No generalnie bez rewelacji. Krop w tym roku tak średnio. Teraz opcje troszkę z wyższej półki, z racji, że poszłam również do Pick Kloppenberg i tutaj były dostępne piękne świąteczne piżamki z Calvina Kleina za 300 oraz bardzo dużo różnych sweterków, na przykład tutaj sweterek z Montego za 150 zł, taki w świątecznym klimacie. Było też bardzo dużo tej firmy, akurat nie znałam, McNeil, chyba tak to się czyta, no ale też było dużo sweterków z takim rozpięciem przy szyi w różnych kolorystykach, naprawdę było ich bardzo dużo. Też takie śmieszne sweterki z różnymi ciekawymi wzorkami. One wszystkie były po 150 zł i były właśnie z Montego. Bardzo dużo opcji sylwestrowych dla pań. Nie wiem jak na męskim dziale, ale dla pań było bardzo dużo. Następnie poszłam do Zary Home sprawdzić, co tam jeszcze jest dostępne i były bardzo ładne pościele, kocyki i generalnie takie rzeczy do łóżka, jakieś poduszki. W świątecznym klimacie bardzo ładne. Mamy też, uwaga, taką bombkę. I słuchajcie, taka bombka kosztowała 100 zł, jedna, ale moim zdaniem jest naprawdę
przepiękna. Mamy też tutaj takie świeczki. Mam wrażenie, że to nie jest w ogóle świąteczne, ale są to muchomory. Jakie je zobaczyłam, mega, mega mi się spodobały. Przepiękne. Też taka sylwestrowo-świąteczna klepsydra. Jak ktoś lubi takie rzeczy, to czemu nie? Następnie bombki, również chyba dla jakiegoś kucharza, bo mamy tutaj w kształtach warzywnych. Chojneczki, takie właśnie z wosku, świeczki. Mniejsza była za 80 zł, natomiast większa za 90, więc... No chyba sami wiecie, którą się bardziej opłaca. Tutaj, jeżeli ktoś ma bulldoga, to taki świąteczny bulldog, jako do przytrzymywania drzwi na przykład, kozacki. No i tutaj takie przeurocze jeszcze dzwoneczki do powieszenia na drzwi, czy też gdzieś na jakieś okno. Piękna zestawa, naprawdę ta zestawa tak mi się podobała. Jeżeli ktoś lubi ładnie udekorowany stół na święta, to tutaj takie talerzyki gwiazdki za 50 zł i większy za 80 zł. Udałam się również do H&M Home, a tam gigantyczne przeceny, słuchajcie, wazony, po prostu praktycznie wszystkie przecenione, zdecydowanie warto się udać, jakieś właśnie wazony, czy też świeczniki, generalnie mam wrażenie, że H&M Home bardzo siedzi tak w trendach i tutaj próbuje się właśnie wbić w takie, powiedzmy, pinterestowe wystroje, no było tam bardzo dużo fajnych rzeczy, też bardzo urocze bombki, na przykład taka ciufcia. Jeżeli ktoś lubi takie inne bombki, to tam też takie znajdzie, tak samo ta gwiazda. Pierwszy raz widziałam taką gwiazdę na takiej jakby sprężynie i wyglądała ona ciekawie i była za 69,99. H&M Home również przygotował swoją zastawę. Ta mi się podobała troszkę mniej, ale również bardzo, bardzo urocza, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to warto się wybrać. Korek z jeleniem skradł moje serce. Autentycznie jestem w nim zakochana. Gdybym piła wino, na 100% bym to sobie kupiła. No i chciałam Wam jeszcze pokazać, bo w H&M jest dostępny bardzo podobny sweterek do tego, który ostatnio miałam, o który padło bardzo dużo pytań. Także zostawiam Wam tutaj metkę. No i w H&M też bardzo dużo opcji sweterków różnych świątecznych, a także różnych butów i fajnych ciuszków. Na przykład, proszę bardzo, tutaj mamy takie śniegowce, zimowce, coś w tym stylu. One są za 190 zł. Mamy też na przykład takie a la Ugi i one były w cenie 70 zł. Takie ocieplane kozaczki też mega mi się spodobały, również 190 zł. I ostatnia rzecz chciałam Wam pokazać, bo bardzo fajna torebka na taki wyjazd właśnie świąteczny w góry. Okej, kochani, zjadłam i pokażę Wam teraz jeszcze najpierw krem do rąk. W sensie nie, że pokażę Wam krem do rąk, tylko użyję sobie krem do rąk, o tak. Co kupiłam właśnie na święta i przy okazji co sobie kupiłam? Kupiłam sobie dwie książki, bo tak sobie weszłam do Empika i no wiecie, kupowanie książek jest uzależniające generalnie. No więc weszłam sobie do Empika i popatrzyłam na jakby te, wiecie, te takie polecane przez Empik, te takie najpopularniejsze, chyba to się nazywa Top Empika czy coś takiego. No i generalnie ja jestem przyzwyczajona do tego, że wszystkie książki, które tam leżą, ja najczęściej mam już przeczytane, albo je mam, albo słyszałam o nich, albo tak dalej, tak dalej. Znalazłam te dwie książki, które przykuły moją uwagę. Które stwierdziłam, że chcę przeczytać. Ta mi się bardzo spodobała okładka i w ogóle opis, bo on jest taki zimowy, więc idealne klimaty. No generalnie możecie sobie przeczytać tytuł. Nie będę Wam czytać go na głos, bo bez sensu, bo nie każdy może być tym zainteresowany. Osoby, które będą zainteresowane, to przeczytają i się jakby zainteresują. No i nie słyszałam za dużo o tej książce. Możliwe, że ona jest już jakaś popularna, ale ja nic o niej nie słyszałam. Tył bardzo mi się podoba. Ja lubię takie zimowe klimaty, także zwłaszcza teraz, także... Bardzo mi się spodobał tył. No a drugie to, no i to trochę mi śmierdzi właśnie taką książką, wiecie, typową odpadową, gdzie jest chłopak, bad boy, dziewczyna, coś tam, ale mimo wszystko ja lubię bardzo temat wyścigów, jakichś takich nielegalnych wyścigów, samochodów, takich klimatów, które jest szybki, wściekły. Ja lubię taki klimat, więc jak zobaczyłam tą okładkę, przeczytałam tył, to stwierdziłam, biorę, jak jeszcze jest w polecanych, to wiecie, te książki najczęściej w polecanych nie są bez powodu. One najczęściej są w polecanych, dlatego że dużo osób je czyta, więc jakby jak zobaczyłam, czułam, że są w polecanych i zainteresowały mnie tyły, to stwierdziłam, biorę. Także to jest mój TBR na najbliższy czas. Teraz jeśli chodzi o prezent na Mikołajki / Wigilię studencką, to po pierwsze zobaczcie, jaką piękną siatkę kupiłam. Zaraz Wam pokażę, czekajcie, tylko zamaluję cenę. O, proszę bardzo. Ja wiecie, co jest śmieszne, że ja zawsze jak daję taki prezent, to zamazuję tylko polski jakby cennik. No i po pierwsze pod światło da się zobaczyć, ile kosztowała ta torebka. Wydaje mi się, że nawet osoby, które nie podróżują, które się tym nie interesują, wiedzą, po ile mniej więcej jest euro.
No ale cóż, dobra, a więc tak to się prezentuje. No i ta torebka, zobaczcie, ona ma tutaj w środku brokat i jakieś takie śnieżynki. No i mega, pierwszy raz widziałam taką fajną torbę i kosztowała ona 6 zł właśnie w Sinsayu. Pokazywałam wam tam różne fajne torebki, więc ona mi się mega spodobała. Okej, okay, podpisane. I teraz otwieram. No i tutaj wrzucimy nasze prezenty. Pierwsza rzecz, którą wzięłam, to oczywiście my byłyśmy umówione na sweterki, więc sweterka nie mogło zabraknąć. I jest to taki sweter. Słuchajcie, bardzo mi się podoba. Moim zdaniem jest piękny. Jeśli chodzi o wszystkie osoby z naszej grupy, z tej studenckiej, z której właśnie sobie robimy tą wigilię, to osoba, która mi się wylosowała, była najbardziej sceptycznie nastawiona do kupowania sweterków. Ona chciała takie bardziej zwykłe sweterki, żeby można było nosić cały rok, a nie właśnie tylko w święta. Ja mówię, nie, no muszą być świąteczne sweterki. Jak już mamy kupować sweterki, to bez sensu, lepiej świąteczne, tym bardziej, że aż tak nie wiemy, kto co ma w szafie i tak dalej, także nie będzie wiadomo, jak trafić. No i właśnie jak zobaczyłam, że wylosowałam ją, to stwierdziłam, że kupię jej taki sweterek, który, wiecie, nie będzie tylko świąteczny, ale będzie taki zimowy, żeby ona mogła go sobie nosić częściej. No i moim zdaniem jest uroczy. Nie trzeba go nosić tylko w Wigilię, tylko jeszcze przez cały styczeń, luty będzie można go nosić, bo jest taki właśnie bardziej zimowy niż świąteczny. I jest on Has House'a, kosztował dokładnie 199,99. Już zamalowałam cenę. No i ona generalnie powiedziała, że nosi rozmiar M, ale były tylko XS-ki i L-ki, a ta L-ka wcale nie jest taka duża. Także taki sweterek. Ja teraz go ładnie złożę. To, co dokupiłam jeszcze tego prezentu, bo stwierdziłam, że kurde, no tak sam sweterek, muszę dać jeszcze coś, jakieś słodkości świąteczne. I w Nanu Nana kupiłam taki oto lizak. Uwielbiam osobiście i będę to polecać zawsze każdemu. To jest taka czekolada na patyku właśnie z Nanu Nana. Rozpuszczacie sobie, w sensie podgrzewacie sobie mleko w mikrofali, no i następnie wrzucacie sobie to do tego mleka, ale to musi być koniecznie to z Nanu Nana, bo oni mają bardzo dobrą tą czekoladę. W sensie ja robię tak, że ja nie robię sobie z tego czekolady takiej gorącej, tylko wkładam, czekam, aż mi się rozpuści, piję sobie mleczko takie lekko, delikatnie zabarwione właśnie tą czekoladą, a generalnie zjadam sobie tą rozpuszczoną czekoladę z tej łyżeczki, bo ona jest naprawdę pyszna. Nie jest taka, wiecie, jakaś tania, mikołajkowa, tylko taka naprawdę mega dobra jest ta czekolada, dlatego polecam te właśnie łyżeczki czekoladowe z Nanu Nana. No i mój prezent jest gotowy. Tak się on prezentuje. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo ładny. Jestem z niego zadowolona, tak czy inaczej. Mam nadzieję, że osoba, dla której go mam, też jej się spodoba. No i to tak naprawdę wszystko. Słuchajcie, ja zjadłam, pokazałam wam rzeczy, które kupiłam i teraz, słuchajcie, będę się ogarniać. Przebiorę się i jadę, bo jestem już spóźniona na tą imprezę generalnie, bo jest godzina 19:40. Okej, miałam wyjść 19:30 najpóźniej, bo impreza się generalnie zaczęła o 19:00, jest 19:40, jestem w domu jeszcze nieogarnięta. Przepraszam was bardzo, ale ja lecę się szykować, jeszcze pożegnam się z wami, jak już będę ready, pokażę, jak wyglądam i tak dalej. Okej, kochani, a więc ja jestem ready do wyjścia, tak się prezentuję. Zakręciłam jeszcze włosy, dawno nie miałam zakręconych i powiem wam, że mega dobrze się w nich czuję. No, spodnie takie zwykłe czarne, koszulka też czarna, tutaj nie ma jakiejś ekstra stylizacji. Także ja biorę torebkę i już wychodzę, bo naprawdę jestem już grubo spóźniona, także zdrówko, to jest kola jak coś, kola, zwykła kola. I lecę.